Bicka? Dobra, nagrywaj. Bicek. No ładny, nie? Tak? A ile twój rekord z tym, jak się to mówi, w objętości? 95 było. Nie, ale objętość bicka. No to nie wiem, ja nie mierzę. Nie, nie mamy takich pomiarów. Jak ktoś nie ma kompleksów, to sobie nie musi niczego mierzyć. Nie, no wiesz, wszystko duże mam. Dlaczego jesteś niekoleżeński? Pojechaj samochodem, oni nie dolecieli samolotem, widzisz, no. Ja, bo jestem bardziej doświadczony. Mogłeś ich wziąć na tylne siedzenie. Doświadczonym graczem na tym rynku, więc wiedziałem, że będzie... I pierwszy rano, order odbierał. Tak, wiedziałem, że będzie mgła rano i ten samolot nie wyleci, więc ja nie mieszkałem pojechać dzień wcześniej. No dobra, ale tak przez sekundę poważnie, frajda to nie? Frajda, no. To są nasze, tak można powiedzieć, tych starszych zawodników, którzy osiągali już wcześniej sukcesy, drugie odznaczenie. Ale niewątpliwie, no, ranga tego całego wydarzenia dla nas robi ogromne wrażenie. Mhm. Jest to coś niesamowitego, stanąć tak przed prezydentem i otrzymać odznaczenie. Naprawdę wielka rzecz. Myślę, że to są takie uczucia, które pozostaną i będą towarzyszyć w naszej pamięci do końca naszych dni i będziemy o tym opowiadać wnukom, no a ordery przypniemy do trumny. No ale to czekaj, to prawda to, czy nieprawda, fałsz. Że fałsz, że my cię już na biało-czerwono to nie zobaczymy? Wiesz co, wolałbym tak, o tym na razie nie ale mówić. Ale tak coś, gdzieś jakieś przebąkiwania, coś ćwierkało, że to gdzieś coś takiego wymyśliłeś. Powrócimy wierni, my czterej pancernie, jak tam gdzieś jakiego mema znalazłem w internecie, wiesz, gdzieś tam coś tam... Do Berlina daleko, dopiero Odrę przekroczyłeś, no, a propos tych czterech pancernie. Nie, no na spokojnie, jeszcze nie mówimy nie. Powiedz mi, lubisz tak grać dużo? Weekend, środa? No, co ja mam na to poradzić? Każą to? Każą, no nie. Myślę, że fajnie, że powiększyli tą ligę. Rzeczywiście doszło to dwa terminy, czyli praktycznie cztery mecze więcej trzeba rozegrać. No, gdzieś te mecze trzeba upchnąć, środa, sobota. To przede wszystkim jakby ból głowy dla trenerów, bo oni muszą zmienić cały cykl tutaj przygotowania fizycznego. No i umiejętnie szachować składem. Niektórzy nie mają tego szerokiego składu, więc będzie im o wiele trudniej. Natomiast no, my dysponujemy 15 ludzi, którzy mogą grać, więc tutaj myślę, że trener Andrzej będzie umiejętnie rotował i dawał grać każdemu, także każdy znajdzie chwilę wytchnienia, każdy będzie mógł dać od siebie coś dla zespołu i dołożyć swoje przysłowiowe 5 groszy. No, ale już słyszałem, gdzieś tam po kątach się mówi, że ma być 12 w przyszłym roku, że jednak to jest mimo wszystko za dużo, bo później jednak tego czasu na tą taką jakby rehabilitację i przygotowanie się do kadry jest zdecydowanie mniej. Praktycznie reprezentacja w tym roku znowu ruszy jak gdyby z kopyta, z miejsca i myślę, że te gdzieś dwa tygodnie trzeba wygenerować, żeby dać się mimo wszystko odsapnąć. Ładnie powiedziałeś, trener Andrzej. Zgadzasz się, bo wszyscy mówią, że Mistrzostwo Polski to jest tak naprawdę zabawa dwóch klubów, czyli twojego Asekorysowi Iskry, czyli trenera Andrzeja i trenera Michała Anioła, czyli Miguela Angela, tak? Ładnie. No ładnie. Michał Anioł. Ja się z tym stwierdzeniem nie zgadzam. Myślę, nie? Że tutaj będzie jeszcze kilka niespodzianek. No, pod wodzą Anastazjego widzę, że Trefl się włącza tutaj do gry o medale. Myślę, że tutaj Czarni Radom będą jeszcze grali dobrą siatkówkę. Ja wierzę w to głęboko, że Kędzierzyn na pewno się odbuduje, gdy wróci Michał Ruciak, no jednak niewątpliwie był ważnym ogniwem tego zespołu, co zresztą pokazują te kolejki i spotkania, które rozegrali, no niestety przegrali, ale wynalazki, które niektóre przyjeżdżają do naszej polskiej ligi, niestety nie są jak gdyby sprawdzone wcześniej w boju, a nasza liga naprawdę jest trudna. To nie jest tak prosto przyjechać i w niej grać. Ona zweryfikowała wielu dobrych graczy i myślę, że kolejnych będzie weryfikować, więc ja liczę po cichu, że ten Kędzierzyn jednak zacznie grać i nadal będą groźni, bo wiemy, jaki ogromny potencjał jest w tym zespole. Myślę, że jeszcze jakiegoś czarnego konia znajdziemy z jednego, także tutaj nie rozgrywałbym tak, że tylko finał, tak, myślę, że Jastrzębie, no nie zapominajmy o tym zespole, gdzieś tam oni borykają się też z jakimiś tam problemami, ten Kaliberda przyjechał, nie do końca wiadomo, co tam... Zibi czasu potrzebuje. Zibi potrzebuje, żeby wrócił Zbyszek przyjmujący, bo którego już gdzieś tam Zibi zakopał kiedyś dawno, mówiąc, że już nie będzie grał na przyjęciu, a jednak wrócił, więc... Wydaje mi się, że tutaj będzie ciekawie. Ten sezon jest długi. Myślę, że trzeba pilnować też pleców, jak to mówią, nie tracić punktów z tymi słabymi, wygrywać z tymi mocniejszymi. Gdzieś tam nasza sytuacja w tabeli jest stabilna. A cieszymy się, bo myślę, że dla Państwa i dla wszystkich fanów to będzie więcej ciekawych spotkań, wyższy poziom. No i tak jak mówimy, no, mamy Ligę Mistrzów Świata, tak? No jasne.
Drogi kawalerze, dziękuję. No, ja już nie kawaler, ale... No, ale kawaler orderu, kawaler orderu. Kawaler orderu, dziękuję. Dzięki.